czy on ma inną kobietę. Pokażcie, kochane, karty tarota. Witam serdecznie, zapraszam do subskrypcji. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie i lajkujcie. I zapraszam wszystkich Państwa na wróżby prywatne, rozkłady indywidualne na Wasze rozterki miłosne, emocjonalne. Napiszcie mi e-maila, e-mail wyświetlam tutaj i zapraszam, czekam na Wasze e-maile. Teraz skupmy się, czy on ma inną kobietę. Ma inną kobietę. Inną kobietę. Czy on ma inną kobietę? 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 Tutaj mamy, kochani, wieniec laurowy, zwycięstwo, być może też karta narcyza, osoby, która jest narcystyczna, która lubi oklaski kobiet, która ta osoba lubi być podziwiana przez inne kobiety. Tutaj mamy jakąś kobietę bardzo gorącą, rycerza buław, ognistą, rycerz buław. Pomimo to rycerz buław może być to też karta tej osoby, że jest to osoba ognista, o dużym temperamencie, która jakby ma tutaj dużo kobiet do wyboru, nie wie, na którą się zdecydować. Ma rzeczywiście być może inne kobiety. I jest to osoba bardzo gorąca, o dużym temperamencie. Także ma tutaj inne do wyboru rzeczywiście, ale jest tutaj koło fortuny. Tak jakby coś tutaj się zmieniło być może w życiu tej osoby. Być może coś się wydarzyło, że ta osoba zmieni swoje działania, swoje, nie wiem, swoją emocjonalność, swoje poszukiwania. Jest tu koło fortuny, które mówi o tym, że jakaś osoba być może z przeznaczenia nagle, jakieś wydarzenie z przeznaczenia, osoba dana z przeznaczenia, która zmienia tutaj cały obrót spraw. I jakby to, że miała ta osoba dużo różnych kobiet do wyboru, to teraz coś się tutaj w życiu tej osoby zmieni. No i nastąpi po prostu jakiś tutaj szczęśliwy obrót spraw, czyli może ta osoba na przykład wybierze jakąś jedną kobietę. Natomiast wcześniej tak, przebierała, wybierała, to fakt. Ale jest tutaj osoba pozytywna i jeszcze może dołożę, czego szuka ta osoba w takim razie, czego szuka, ponieważ miała tyle tutaj do wyboru. Czego szuka ta osoba, czego szuka ta osoba, czego szuka ta osoba, jakiej kobiety, czego szuka ta osoba ukochana, czego szuka ta osoba ukochana, czego szuka ta osoba ukochana. Czego szuka ta osoba ukochana? Tutaj jakby grała na dwa fronty rzeczywiście. Chce spotkań, ale są jakieś blokady. I tutaj jest to osoba lojalna, wierna, która szuka przyjaźni, ale tutaj są jakieś, nie wiem, jakoś zagrywa ta osoba i są jakieś blokady. W spotkaniu, blokady w spotkaniu. Czyli ta osoba to jakby szuka spotkania z kobietą, ale są jakieś blokady, przeszkody.
Niemniej jednak zostanie lojalna. No takie karty mi dzisiaj wyszły. Napiszcie, co o tym myślicie, napiszcie, czy to jakoś rezonuje z Wami. Pozdrawiam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce. Oczywiście zapraszam Was na wróżby indywidualne. Pa!